Ewangelii dnia dzisiejszego. Gdy Jezus wsiadł do łodzi, prosił go opętany, żeby mógł przy nim zostać. Ale nie zgodził się na to, tylko rzekł do niego: wracaj do domu, do swoich i opowiedz im wszystko, co Pan ci uczynił i jak ulitował się nad tobą. Poszedł więc i zaczął rozgłaszać w Dekapolu wszystko, co Jezus mu uczynił, a wszyscy się dziwili. Te ostatnie zdania z Ewangelii o uwolnieniu opętanego od legionu złych duchów pokazuje owoc Jezusowego egzorcyzmu, ratunku dla tego udręczonego człowieka. Jezus nie rozlicza go z jego błędów, z jego lekkomyślności, która spowodowała takie zniewolenie, ale każe mu iść i głosić radość duchowej przemiany. Niech dzieli się szczęściem powrotu do życia w pełni. Zdumienie otoczenia pokazuje, jak ogrom Bożej miłości wciąż zaskakuje nas ludzi, jak niesie nowe życie w nasze stare, grzeszne życie. Maryja uczy nas wyczulenia na to, co Boże. Ona najpełniej z nas oddała się Bożemu prowadzeniu, słuchaniu głosu Boga. Ona w swej niepokalaności jest cała dla Pana. Oto do takiego serca zły duch nie ma dostępu. Krystaliczne, czyste, zapatrzone w Boga, chętne do słuchania serce wskazuje na drogę, na jakiej możemy ustrzec się przed wpływem złego ducha. Różaniec jest swoistym lekiem na ataki złego. On trzyma nas w ręku Matki Bożej, tej, co wskazuje na Jezusa i prowadzi do Niego. Módlmy się za ludzi udręczonych grzechem, udręczonych, zniewolonych głosem szatana. Maryjo, wspieraj nas w wolności, w odkrywaniu, w odzyskiwaniu naszej wolności w Panu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu,